Tuż przed Wielkanocą interesującego wywiadu Marcie Rawicz z Super Expressu udzielił Tomasz Adamek, o którym ostatnio głośno było za sprawą konfliktu z Marcinem Najmanem. Tym razem jednak o El Testosteronie góral nie wspomniał ani słowem. Były czempion wag półciężkiej i junior ciężkiej, opowiadając o swoich przygotowaniach do świąt, potwierdził za to, że chciałby 11 listopada w Bielsku-Białej stoczyć walkę pożegnalną. W tej chwili wiadomo już jednak, że rywalem Adamka nie będzie wówczas, jak anonsowano wcześniej, Przemysław Saleta. Adamek przyznał ponadto, że nosi się z zamiarem napisania książki autobiograficznej, która powstać ma już po pożegnaniu z ringiem. W planach podobno jest także film. Czempion Gilowicz wygłosił też dość śmiałą tezę na temat przyczyn panującej aktualnie pandemii koronawirusa. Oto co powiedział Tomasz Adamek. Myślę, że jest to upomnienie, byśmy zaczęli żyć według przykazań Bożych. Piąte przykazanie mówi nie zabijaj, a ludzie łamią je każdego dnia dokonując aborcji. To gigantyczna, krwawa ofiara składana szatanowi. Świat idzie w złą stronę, a Bóg nam kiwa palcem. Bóg jest ze mną zawsze, czuję jego obecność, powiedział Adamek. Link do całego wywiadu znajdziecie w opisie filmu.